Niepubliczne przedszkole językowe w Lubaniu Akademia Malucha ma już 5 lat. Pomysłodawcą i inwestorem przedsięwzięcia jest pan Tadeusz Jęczmionek, wieloletni prezes nieczynnych już lubańskich kopalni bazaltu. Dyrektorem przedszkola jest pani Renata Trendewicz. Podkreśla ona osiągnięcia placówki, czego wyrazem są otrzymane certyfikaty, dyplomy i podziękowania. To miejsce, dzięki poświęceniu właścicieli, swoich mentorów, jest niezwykle ciepłe, z rodzinną, przyjazną dziecku atmosferą i pewnością spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń. Akademia Malucha, pierwsze niepubliczne przedszkole językowe w Lubaniu, prowadzi swoją działalność od 2011 roku. Od początku kierujemy się myślą, że dziecko to największy i najcenniejszy skarb, że każde posiada twórczy potencjał i wielkie możliwości rozwojowe. My postawiliśmy sobie za cel rozpoznać i rozwinąć zainteresowania, zdolności i talenty. Naszą misją jest przede wszystkim stworzenie warunków i atmosfery zapewniającej zadowolenie i sukcesy edukacyjne małych akademików. Jak podkreślał w dniu otwarcia nasz inwestor Tadeusz Jęczmionek, pomysł na przedszkole powstał z życia i dzięki naszemu synowi Karolowi, który jak akademia dzisiaj jest już całkiem spory. Odrestaurowany XIX-wieczny budynek z pięknym otoczeniem to dzieło pracy wielu mocno zaangażowanych, życzliwych ludzi, wysokiej klasy fachowców i sprzyjających okoliczności. To także wielka przyjaźń z czasem, bo pracę ukończyliśmy w rok. Dziś możemy szczycić się kolorowymi salami dostosowanymi do możliwości rozwojowych dzieci, wyposażonymi w najnowszą bazę dydaktyczną i technologiczną, które systematycznie wzbogacamy i unowocześniamy. Na podwórku czeka na akademików ogród jordanowski dla wielu rozwojowych zabaw z uwielbianą w opinii samych maluchów dużą zjeżdżalnią. A zmęczone zabawą i głodne dzieci zaprasza nowoczesna kuchnia na pyszne posiłki i uspokajający kącik na drzemki popołudniowe. A najważniejsze podkreślał na naszym spotkaniu noworocznym pan starosta Walery Czarnecki, że ten budynek żyje i tak jak przed laty miejsce to służy celom edukacyjnym. To tu, w Młodzieżowym Domu Kultury, rozwijano uzdolnienia i odważną, niezależną postawę dzieci i młodzieży. Dziś kładziemy silny nacisk na rozwój cech indywidualnych wśród naszych akademików, a jednocześnie pielęgnujemy tradycje i uniwersalne wartości społeczne – szacunku, przyjaźni, miłości. Nasi akademicy każdego dnia otoczeni są bezpieczeństwem, przyjaźnią i otwartością na ich potrzeby. Otrzymaliśmy tytuł Bezpiecznego Przedszkola w ogólnopolskim konkursie Bezpieczne Dziecko, Bezpieczne Przedszkole. Dla wszystkich dzieci nowo przybywających organizujemy dni otwarte w ramach projektu Akcja Adaptacja, by etap przejścia przez próg przedszkola i dziecięcej niezależności od rodziców stał się momentem jak najbardziej łagodnym, by już wkrótce każde recytowało: my maluchy przyrzekamy codzień rano buzią mieć roześmianą. By w jednym z najbardziej wzruszających momentów stawania się dużym, pasowania na przedszkolaka, wszyscy zgodnie śpiewali: my jesteśmy przedszkolacy, wszyscy mili, dzielni tacy. Co roku w święto Barbórki odwiedzają nas górnicy z pobliskich łużyckich kopalni bazaltów, bo jednym z naszych zadań jest poznawanie najbliższego środowiska, poznawanie nowych ludzi, ludzi kultury, przedstawicieli zawodów. W ten sposób dzieci kształtują wybór swojej życiowej drogi i szerszą świadomość odpowiedzialności za ojczyznę. Zapraszamy na spotkania przedstawicieli władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi u nas, w przedszkolu i w najbliższym środowisku. Odwiedziliśmy Urząd Miasta, Skarbowy, Pracy, zakłady fryzjerskie, krawieckie, kwiaciarnie, piekarnie, przychodnie medyczne, kościół. Byliśmy u pana burmistrza i starosty w ramach realizowanego projektu Z Akademii Malucha Wyruszamy, urzędy, instytucje, zakłady pracy odwiedzamy. Włączamy się w akcje charytatywne, czego wyrazem są podziękowania, m.in. od Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą z jej prezydentem Beatą Tyszkiewicz na czele. Nasi akademicy wielokrotnie udowadniają, że są coraz starsi, silniejsi i bardziej ciekawi świata. Dlatego realizując projekt Tropiciele Badacze Akademiccy Poszukiwacze, nasza kadra pedagogiczna wraz z osobami wspomagającymi organizuje wiele wycieczek, zarówno dydaktycznych, jak i rozrywkowych. Akademicy odwiedzają najbliższe okolice, piękne zakątki zabytkowe i przyrodnicze naszego miasta Lubania, uczestniczą w rajdzie 3 dni, 3 kraje, 3 wędrówki. Tradycją jest, że kolorowym korowodem witamy nadchodzącą wiosnę. Jeździmy także na wycieczki do pobliskich miejscowości, z każdej przywożąc nowe, ciekawe informacje i osobiste doświadczenia.
Kształcimy też postawę świadomego patrioty i Polaka, podkreślając obchody świąt państwowych poprzez narodowe barwy, elegancki strój, patriotyczne pieśni. Jednym z priorytetów naszej działalności jest wpajanie od najmłodszych lat poczucia przynależności i identyfikowania się ze środowiskiem lokalnym. Co roku nasza Akademia prezentuje umiejętności przedszkolaków podczas Dni Lubania. Bogactwo, kolorystyka strojów, ciekawa choreografia, naturalny dziecięcy śpiew przyciągają tłumy, a w nich wzruszonych rodziców, rodzeństwo, dziadków i innych członków rodziny. 5 lat temu, w dniu otwarcia Akademii Malucha, starosta powiatu lubańskiego pan Walory Czarnecki podkreślił, że nasze przedszkole to dzięki ogromnej determinacji osiągnięte mistrzostwo świata. Potraktowaliśmy te słowa jako pochwałę naszych ekspresowych prac remontowych i wyposażenia, ale przede wszystkim jako wyzwanie. Wyzwanie do utrzymania i podnoszenia poziomu naszej działalności. Jako pionierzy placówki niepublicznej w Lubaniu i dzięki wkładowi władz miasta w naszą działalność stanowimy, zgodnie z obietnicą, bezpośrednie wsparcie dla naszych lubańskich rodzin. Najwyższą jakość usług oraz profesjonalną wiedzę z zakresu wychowania i edukacji przedszkolnej naszej Akademii Malucha podkreślił nawet zaświadczeniem dzwoniący tajemniczy klient. Kultura i dobre wychowanie w Akademii Malucha na pierwszym planie. To jeden z realizowanych przez nas projektów edukacyjnych. Rodzice, dziadkowie naszych przedszkolaków wielce cenią naszą innowacyjność, nowoczesność. Podkreślają nastawienie na rozwój wieloaspektowy, na wyjście i zaistnienie w środowisku, a szczególnie na kultywowanie tradycji rodzinnych. Naszą ideą, jaka przyświeca nam od początku, jest oparcie na wartościach, na rozwoju, na rodzinie i współpracy z nią. Dlatego nasi akademicy przygotowują tak wiele przedstawień i spotkań, w których uczestniczą ich najbliżsi. Naszą misją i projektem zarazem jest Akademia Malucha Radosne Przedszkole, potwierdzone już otrzymanym certyfikatem za udział w ogólnopolskim konkursie. I tak w okresie wielkanocnym dzieci przygotowują w naszej kuchni potrawy świąteczne, malują pisanki, by w atmosferze nadchodzącej wiosny i wielkanocnych bab przywitać odwiedzającego nas co roku zajączka. Gościmy myszkę Miki, przyjaciela z dziecięcych bajek. Budzącym najwięcej emocji gościem, najbardziej oczekiwanym jest oczywiście Święty Mikołaj, który każdego roku dociera z worem prezentów w asyście i z pomocą lubańskich służb. Boże Narodzenie to czarujący czas w naszej Akademii, tym magicznym miejscu, w którym króluje dziecko, jego zachwyt, uśmiech. Przedstawienie bożonarodzeniowe prezentujemy dla dziadków, których co roku zapraszamy na ich święto. W tym roku było nas już tak dużo, że ledwo pomieściliśmy się w sali Miejskiego Domu Kultury. Ale najbardziej wzruszającym spotkaniem jest Dzień Mamy. To inwestycja we wspólnie spędzony czas, bardzo ciepły, wzruszający, jedyny w swoim rodzaju, o którym niejedna mama mówi ze łzami szczęścia. Bo dziecko to najlepsza inwestycja, a ja dodam, że dzieci są skrzydłami człowieka. To one dodają dorosłym energii do życia i tak jak dorosły zwraca uwagę na czyny, tak dziecko na miłość. I my idąc w tym kierunku organizujemy nasze największe święto przedszkolne – festyn rodzinny. Jest to czas prezentacji osiągnięć małych akademików, a mają się czym pochwalić. Odbywają językowe podróże małe i duże, w języku angielskim i niemieckim każdego dnia. W ciągu roku szkolnego pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli ćwiczą i trenują taniec, jogę, grę na instrumentach, śpiew, postawę fizyczną, poprawną wymowę. Festyn gromadzi dzieci, ich najbliższych, przedstawicieli lubańskich władz i mediów, przedstawicieli firm, zakładów, urzędów i wszystkich innych, których nie sposób wymienić na naszym akademickim podwórku. Ludwik Pasteur powiedział, kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć. Czułość wobec tego, kim jest i szacunek do tego, kim może się stać. Dlatego my stawiamy na dziecięce talenty jako gwarancję poczucia pewności siebie w dorosłym życiu i realizujemy cieszący się coraz większym powodzeniem projekt Akademia Malucha Przedszkole Talentów z Festiwalem Talentów w tym roku już dwudniowym, gdzie każdy może pochwalić się uzdolnieniami wraz ze swoimi najbliższymi. Jako placówka zdobyliśmy tytuł Przedszkola Talentów w ogólnopolskim konkursie potwierdzony certyfikatem. Przyświeca nam idea rozwoju poprzez zabawę, jak starożytna myśl Ultile Duci, uczyć bawiąc, jakże bardzo aktualna w najnowszych badaniach, osiągania najwyższych wyników poprzez połączenie zdobywania wiedzy z przyjemnością poznawania.
to bazowanie na tej wielkiej wartości, jaką jest dziecko, a przede wszystkim koncentracja na zadowoleniu akademików, którzy sami w naszym hymnie śpiewają. Bo Akademia Malucha w Lubaniu to number one w nauce i wychowaniu, a każdy uczeń naszego przedszkola codziennie woła: ja chcę do przedszkola. Pewnie niejednemu łza się zakręciła wokół, gdy akademicy śpiewają, bo nasze przedszkole to jedna rodzina. Pierwsze wycieczki bez mamy i taty. Jakże trudne poranne rozstania, ale sami akademicy zachęcają. Raz, dwa, trzy, do przedszkola przyjdź i ty. A ciepło nauczycieli i wszystkich pracowników pomoże w tych krokach do samodzielności i niezależności, nawet jeśli zaczynają się u pani na kolanach. Dzisiaj mija nam 5 lat i dużo, i mało. Na pewno działo się u nas bardzo wiele. To czas wielu startów, prób, doświadczeń. To czas zrealizowanych projektów i tych w trakcie, i jeszcze wielu marzeń. Dzisiaj dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie, życzliwość i czynny udział w naszych przedsięwzięciach. Życzymy pełni satysfakcji z osiągniętych sukcesów, realizacji zamierzonych celów i spełnienia marzeń. Wierzymy, że nie jeden dziecięcy pociąg jeszcze tutaj pojedzie. Dzisiaj wszyscy razem, prowadzeni przez nauczyciela, a jutro, sama jestem ciekawa, dokąd dojedzie.